stworzyliśmy fajne sytuacje. W pierwszej połowie mogliśmy otworzyć ten wynik i ten mecz mógł się troszkę lepiej zacząć dla nas. No, wchodzimy na drugą połowę totalnie w innych jakby realiach. Stajemy szybko bramkę, nasza gra się troszkę rozpada, jesteśmy zdezorganizowani zarówno w defensywie, z przodu też to nie wyglądało za dobrze. Nie wiem, może troszeczkę zaczynało nam już brakować sił po tym bardzo ciężkim tygodniu. No, druga połowa to już taka, powiedzmy, tragedia w naszym wykonaniu. Można powiedzieć, że zagraliśmy 3 mecze w ciągu jednego tygodnia i zarówno mecz z Jagiellonią, tak samo mecz ten pucharowy z Krakowią wymagały od Was dużo siły, tak jak wspomniałeś. Pierwsza połowa naprawdę dobra w Waszym wykonaniu. Czy myślisz, że właśnie w tej drugiej połowie troszeczkę po prostu brakowało już sił? Być może to był jeden z czynników, który wpłynął na to, że dzisiaj przegrywamy 3-0. Natomiast no też nie możemy na to zwalać wszystkiego, tak? Mieliśmy kilku zawodników, którzy nie grali w tych wszystkich meczach, którzy mieli troszkę więcej sił. Krakowia też kilku zawodników miała takich, którzy zagrali 120 minut 3 dni temu, więc mieli delikatną przewagę, aczkolwiek no, nie możemy tylko w tym upatrywać naszej przegranej. Na pewno wszystko posypało się w postaci tej pierwszej bramki i troszeczkę inne założenia na drugą połowę, które jakby nie przyniosły rezultatu, a wręcz po prostu nas rozbiły. No i cóż, ciężko było nam się zerwać, widać było brak takiej werwy i siły po prostu w graniu do przodu i nasza gra już po przerwie do przodu była dość mocno przewidywalna. Bardzo dużo strat w pojedynkach 1-1. Myślę, że my wszyscy tak naprawdę chcieliśmy aż za bardzo coś zrobić. Każdy chciał wziąć to na siebie i to być może nas troszeczkę zgubiło. Już w sobotę bardzo ważne spotkanie z Górnikiem Zabrze. Ważne w kontekście tabeli, podejrzewam, bo Iraków i Górnik są blisko siebie. Górnik zapunktował z Wisłą. Nam się dzisiaj niestety nie udało. Tym bardziej chyba będziecie chcieli zrehabilitować się kibicom za te 2 spotkania, no i powiększyć swoją przewagę nad Górnikiem. Oczywiście, że tak. Myślę, że jesteśmy bardzo groźni u siebie i potrafimy podejmować każdego rywala. Już dzisiaj zaczynamy tak naprawdę akcję Górnik Zabrze. Wracamy do Częstochowy, gdzie już dzisiaj rozpoczynamy regenerację. Jeden dzień wolnego i tak naprawdę musimy być zwarci gotowi, bo jest to bardzo ważny i istotny mecz w kontekście tabeli, który może dać nam lekki oddech, natomiast musimy się do niego optymalnie przygotować. Każdy zdaje sobie sprawę, jak ważny to jest mecz, więc wszyscy muszą być gotowi i każdy jakby musi wziąć ciężar teraz na swoje barki, przygotować się jak najlepiej do tego spotkania i potrzebujemy w następnym spotkaniu 11 liderów na boisku i resztę liderów na ławce, którzy zagwarantują to, że wynik z Górnikiem Zabrze może być korzystny.